Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na recenzję mojej nowej obudowy Thermaltake Core V21. Jakiś czas temu widzieliście taką pierwszą prezentację, rozpakowanie tej obudowy. Następnie były już filmy z przeprowadzki komputera do tej właśnie obudowy. Na pewno filmy z tą obudową jeszcze zobaczycie, ponieważ będę w niej troszeczkę modernizował. Na pewno dojdzie jakieś dodatkowe chłodzenie, czyli wentylatory. O chłodzeniu wody na razie nie myślę, ale to oczywiście wyjdzie w praktyce. Natomiast dzisiaj pokażę Wam, dlaczego wybrałem tą właśnie obudowę, co ona w sobie ma takiego fajnego, że zdecydowałem się po raz kolejny na obudowę o kształcie dość nietypowym, zamiast po prostu wziąć jakiegoś normalnego MIDI Towera, gdzie wszystko fajnie by powchodziło. Pokażę Wam w tej recenzji, co mi się w niej podoba, co mi się w niej nie podoba, ponieważ jak każdy produkt ma jakieś mankamenty, dlatego też o tym sobie dzisiaj posłuchacie. Tak więc pozostaje mi teraz tylko zaprosić Was do oglądania, a jeśli interesuje Was cena tej obudowy, sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Tak więc zaczynamy! Ok, moi drodzy, więc rozpoczynamy recenzję obudowy Thermaltake Core V21. Jak widzicie, obudowa jest w kształcie sześcianu, jest bardzo uniwersalna i bardzo dużo tutaj możemy sobie skonfigurować po swojemu. Tak wygląda panel tylny. Jak widzicie, liczne otwory wentylacyjne do zasilacza, także tutaj na karty graficzne i mamy przepust na chłodzenie wodne. Standardowo z jednej strony panel z plexi. Mamy także, jak widzicie, panel sterujący, czyli włącznik, kontrolki od dysku, przycisk reset, port na mikrofon, na słuchawki i dwa porty USB 3.0, które są bardzo przydatne. W tym momencie jedna uwaga, co tutaj się nie zawsze sprawdza. Jak widzicie, przycisk power jest dość blisko portów USB i próbując wyjąć wtyczkę ruchami takimi na bok, przez przypadek nacisnąłem przycisk i po prostu wyłączyłem sobie komputer. Moim zdaniem powinna być troszeczkę większa odległość zachowana od tych portów do przycisków. No ok, kwestia przyzwyczajenia, kwestia ostrożności, natomiast jest to taki malutki, naprawdę malutki mankament. Teraz widzicie przedni panel, co się kryje za nim, zobaczycie za chwilkę. Co ciekawe, mamy znaczek, który jest magnetycznie przyczepiany, a to dlatego, iż tą obudowę możemy zorientować sobie jak chcemy. Może stać w ten sposób, może leżeć na boku. Dlaczego, dowiecie się za chwilę. Więc wtedy możemy sobie ten znaczek po prostu dać w ten sposób, nie ma z tym problemu. No i drugi panel, jak widzicie, jest siateczki mesh i tutaj mamy filtr przeciwkurzowy. Dokładnie tak samo też wygląda góra obudowy. Mamy taki sam panel. Natomiast jako, że mamy te panele dokładnie tej samej wielkości, możemy zrobić coś takiego, że to okno przełożymy sobie na drugą stronę, bądź będzie ono na górze obudowy. A od góry, moi drodzy, wygląda to w ten sposób. Czyli jeśli chcemy, możemy mieć ten panel nie z boku, lecz na górze. No i moi drodzy, w tej chwili zdjąłem panele, żebyście zobaczyli sobie wnętrze tej obudowy. Powiedziałem Wam, że możemy ją postawić na boku. Dlaczego? W tym układzie mamy płytę główną zamocowaną horyzontalnie, czyli poziomo. Możemy ją także zamontować sobie na bocznym panelu. Nie przekładamy tutaj niczego, po prostu obudowę przekładamy wtedy na bok. Także wtedy panel sobie dajemy inaczej, panel przedni. I ten dół, który jest również przykręcany od obudowy na dwie śrubeczki, przekładamy sobie na bok obudowy i na przykład ten bok robi nam się dołem. Bardzo prosta rzecz, lecz możemy ją sobie w pełni skonfigurować, dostosować. A teraz o funkcjonalności tej obudowy. Jak widzicie, mamy sporo miejsca na cooler. Wam to pokażę jeszcze lepiej. Obniżę troszkę kamerę. I widzicie w tej chwili, ile od mojego coolera do górnej części obudowy jest jeszcze miejsca. Mieszczą się tu coolery bez problemu do 185 cm wysokości, więc można taki pełnowymiarowy wieżowy cooler z nawet dwoma wentylatorami sobie tutaj wsadzić, nie będzie z tym problemu. Jeśli chodzi o karty graficzne, to mieszczą się karty
do 35 cm długości. Czyli chociażby karty takie jak firmy Gigabyte, które mają chłodzenie Windforce z trzema wentylatorami, taka karta byłaby gdzieś tutaj do tego miejsca, więc spokojnie sobie taka karta jeszcze tutaj wejdzie. Jak widzicie, nie ma też problemu tutaj ze ścianką boczną, ponieważ spokojnie możemy włożyć drugą kartę graficzną i zrobić sobie jakieś SLI, czyli połączenie dwóch kart. Natomiast w poprzedniej obudowie mojej, jeśli pamiętacie, ta ścianka była dużo bliżej, praktycznie przy samej końcówce płyty głównej i już taki manewr by po prostu nie przeszedł. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o zasilacz, to standardowo miejsce na zasilacz mamy właśnie tutaj. Może od tej strony będzie to lepiej widoczne. Zasilacz jest tam w głębi. Zobaczcie, zasilacz jest tam w głębi. Zasłaniałby teraz dyski SSD. Natomiast jest on na dole. Widzimy go teraz tutaj od tyłu. Więc moim zdaniem miejsce dla zasilacza jak najbardziej dobre. Mamy też od spodu obudowy wloty powietrza prosto na zasilacz, też z filtrem przeciwkurzowym. Dlatego nie ma problemu z tym, żeby ten zasilacz nam się jakoś specjalnie zakurzył. Ja troszkę później Wam tą obudowę też obrócę i pokażę ją w rzucie takim od spodu. Natomiast zobaczcie, świetny patent na dyski SSD, ogólnie na dyski 2,5 cala. Wystarczy odkręcić śrubkę. Odkręcić ją można beznarzędziowo, jak widzicie. I mamy takie proste saneczki. Tutaj dwoma śrubkami przykręcamy dysk i montujemy sobie. Jak widzicie, dziurek jest kilka, więc mogą być one tak rozstrzelone, a mogą być zaraz obok siebie. Więc bardzo fajna rzecz, możemy sobie tutaj w bardzo prosty sposób pomieścić nawet trzy dyski 2,5 cala czy dyski SSD, więc bardzo fajna opcja. Mankamentem dla niektórych osób może być brak typowego portu 5,25 cala, jakby jest tutaj na górze, natomiast ta obudowa, ten panel przedni nie ma żadnego wycięcia, więc po prostu nie zamontujemy tutaj napędu 5,25 cala, czyli chociażby CD-ROM-u. Natomiast jak sobie spojrzycie tutaj, mamy kolejne saneczki, są ich 3 sztuki, są to zatoki 3,5 cala, czyli na takie standardowe dyski twarde. Możemy ich tutaj mieć 3, jak widzicie, ja mam w tej chwili 1. Jest tutaj miejsce w tej części na schowanie wszelkich przewodów. Ja jeszcze do końca tego bałaganu nie ogarnąłem, ponieważ czeka mnie tutaj jeszcze mała rewolucja. Natomiast się tym zajmę. I też jak widzicie, mamy tutaj miejsca na wentylatory. Zaraz sobie do tego przejdziemy, do możliwości rozbudowy o kolejne wentylatory. Tak więc, moi drodzy, druga część recenzji, rozbudowa obudowy o wentylatory. Panel, jak widzicie, zdjęty. Możemy go sobie dać w każdy sposób. Widzicie, wycięć tutaj jest dużo. Możemy także przełożyć sobie cały ten mostek sterujący. Po prostu jest przykręcany na śrubkę. Przeciągamy kabelki drugą stroną tutaj i sobie go przykręcamy. Czy jak chcecie, możecie mieć okno i cały panel sterujący z portami USB z tej strony. Jak chcecie, to przekręcacie sobie na drugą stronę. Możecie to także przykręcić tutaj i tutaj, więc full wypas. W komplecie dostajemy 200 mm wentylator, który jakby nie było robi świetną robotę, wtłacza ogromną ilość powietrza do obudowy. Natomiast nie mamy żadnych innych na wyposażeniu, ale sami przyznacie, że obudowa aż się prosi o jakiś wentylator wyciągający powietrze. Dlatego z tyłu możemy zamontować 120 lub 140, która niedługo tutaj zapewne już zamieszka. Widzicie też tutaj miejsca od spodu, które Wam pokazywałem. Na dnie tej obudowy możemy zamontować dwie 120. Natomiast u góry mamy takie tajemnicze prowadnice. Widzicie, są tutaj dwie i tutaj dwie, które możemy zostawić na górze lub przełożyć sobie na przykład na któryś z boków. I te prowadnice służą do montażu opcjonalnych wentylatorów. Mogą tutaj być 120, 140, czyli dwie i dwie, łącznie cztery na takiej jednej powierzchni. Możemy je sobie też umieścić na przykład tutaj z tego boku lub z tego boku. Więc możliwości rozbudowy o wentylatory są prawie że nieskończone. I ta obudowa mieści też praktycznie każde chłodzenie wodne. Dostała nawet specjalny certyfikat, że jest to budowa przyjazna chłodzeniom wodnym. Naprawdę możemy tutaj kombinować do woli. No i jeszcze obiecany rzut na dolną część obudowy. Jak widzicie, solidne nóżki antypościskowe.
filtr na zasilacz. Możemy go oczywiście wyjąć i wyczyścić. No i tutaj te wloty powietrza, gdzie możemy dać dwa wentylatory 120. Ok, moi drodzy, teraz zachowam absolutną ciszę i odpalimy tego potwora. Zobaczymy sobie na smartfonie, ile decybeli obudowa otwarta wyciągnie. Mierzone z odległości tak około 20 cm od tych całych wnętrzności, czyli płyty głównej. Uwaga, odpalamy. Jak widzicie, wynik nie jest zły. 30 parę decybeli. Naprawdę dobry wynik, jak na obudowę niewyciszaną. Tak naprawdę wiele zależy od tego, co właściwie macie w tej obudowie. Jeśli macie głośne wentylatory, wiadomo, że będzie głośniejsza. Natomiast jak na moje ucho, ta obudowa jest cichsza od poprzedniej, pomimo że konstrukcyjnie dużo się nie różnią. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, przy tylko tym przednim chłodzeniu w wentylatorze 200 mm ja jestem szczęśliwym posiadaczem procesora Intel Core i7-4790K, czyli najwyższy model Haswella na podstawkę 1150. Procesory, które jak ktoś ma, wie, że się bardzo, bardzo grzeją. Na chłodzeniu boksowym było to ponad 90 stopni, więc po jednym dniu dosłownie wyrzuciłem to chłodzenie. Zamontowałem właśnie to chłodzenie, które widzicie teraz. Jest to chłodzenie firmy Cooler Master z wentylatorem niskoprofilowym firmy RageIntec. I w tym momencie w spoczynku jest to jakieś 35 stopni, natomiast w maksymalnym stresie przy użyciu procesora na 100% przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut wartość nie przekracza 74-75 stopni, więc jeśli dołożę tutaj więcej wentylatorów, te temperatury będą jeszcze niższe, ponieważ będzie miało co to gorące powietrze wyciągać chociażby tyłem lub też górą. Tak więc moim zdaniem wynik temperaturowy i wynik pomiaru hałasu jak najbardziej w normie. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Według mnie Thermatic Core V21 to naprawdę świetny produkt. Po pierwsze, obudowa nie jest droga. Cenę, przypomnę, sprawdzicie sobie w opisie filmu. Po drugie, obudowa ta jest naprawdę pojemna. Po trzecie, jest bardzo dobrze przemyślana. Te wszystkie smaczki, jak przekładane panele, możliwość połączenia dwóch obudów razem nawet, przekładanie jej na bok, przekładanie panelu sterowania, możliwość montażu płyty głównej w pionie lub w poziomie, dowolnie jak chcemy, możliwość rozbudowy o bardzo wiele wentylatorów, ochłodzenia wodne, to jest po prostu świetne. Obudowa też ma filtry przeciwkurzowe, które się oczywiście przydają, porty USB 3.0, które również są niezastąpione. Mieści wysokie chłodzenia, mieści długie karty graficzne, duże zasilacze, mamy jakąś tam przestrzeń na porządkowanie okablowania, tak więc jest wszystko, czego by się chciało od porządnej, funkcjonalnej obudowy. Obudowa sama w sobie wykonana jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrej jakości. Jak na obudowę niewyciszaną, sprawuje się naprawdę fajnie. Jeśli mielibyśmy się czegoś czepiać, to może tak. W zestawie jest tylko jeden wentylator, co to jest naprawdę duży. No ale przyznacie sami, że jest to troszeczkę malutko, ponieważ jeden wentylator to powietrze wtłacza do obudowy bardzo fajnie, natomiast nie ma niczego, co by je skutecznie odprowadzało. Producent mógł dołożyć jakiś chociażby 120 mm wentylatorek, ale dobra, to jest taki szczegół. Druga rzecz, niektóre osoby mogą marudzić, że nie wejdzie tutaj pełnowymiarowa płyta ATX, tylko mikro ATX oraz mini ITX, czyli płyty średniego i małego rozmiaru. Dla mnie nie jest to żaden problem, ponieważ płyty mikro ATX, a miałem już dwie lub trzy takie płyty, są dla mnie w pełni funkcjonalne i mają wszystko, czego potrzeba dla gracza, dla twórcy. Po prostu się sprawdzają w 100%. I trzecia rzecz, która może wydawać się dość istotna, czyli brak zatoki 5,25 cala, brak możliwości montażu napędu optycznego. No cóż, z jednej strony w dzisiejszych czasach większość sterowników, gier, innych rzeczy ściąga się po prostu z internetu. I tak naprawdę z płyt nie korzystamy za często, chociaż jeśli ktoś na przykład lubi sobie posłuchać na komputerze muzyki z płyt CD, wtedy będzie to jakimś mankamentem. Natomiast pamiętajmy, że nie jest problemem kupić za jakieś 50 zł zewnętrzny po prostu odtwarzacz, czy nawet nagrywarkę CD, DVD.
i po prostu podłączać to sobie pod USB. Tak więc nie jest to jakaś tragedia, brak tej zatoki 5,25 cala. Myślę, że w dzisiejszych czasach się już od tego powoli odchodzi i bardziej istotne są zatoki 3,5 i 2,5 cala, szczególnie przydatne do dysków SSD. Ja sam takie dyski mam dwa i jak widzieliście, fajnie to wszystko w tej obudowie ze sobą współgra. No cóż, moi drodzy, recenzja wyszła nam naprawdę długa. Mam nadzieję, że pokazałem Wam obudowę w taki sposób, że zaspokoiłem wszelkie Wasze wątpliwości, pytania i po prostu Waszą ciekawość względem tej obudowy. Ja powiem jeszcze, podsumowując krótko, że jestem z niej naprawdę bardzo zadowolony. Będę teraz jeszcze modernizował troszeczkę i na pewno mój komputer, moje podzespoły pozostaną w tej obudowie na naprawdę długi czas. Za chwilę będzie jeszcze plansza z podsumowaniem, z oceną, tak więc zapoznacie się tam też z plusami i minusami, a tymczasem pozostaje mi zaprosić Was także na mojego Facebooka, gdzie codziennie praktycznie jakieś nowinki, a także oczywiście odwiedzajcie codziennie kanał, ponieważ codziennie jest nowy film. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!